W pewnym niewielkim miasteczku stał dawno opuszczony już cmentarz. Ludzie go nie odwiedzali, ponieważ twierdzili, że jest on nawiedzony. Do miasteczka sprowadziła się rodzina z dwójką dzieci. Oni również usłyszeli o nawiedzonym cmentarzu od swoich sąsiadów. Ale dorośli, jak to dorośli, jedynie się z tego śmiali. Dzieci ogromnie przejęły się tą historią. Było jeszcze gorzej, gdy okazało się, że ich dom leży niecałe 100 metrów od cmentarza. A z tylniego okna domu widać ten nawiedzony cmentarz. Rodzice nie wierzyli w tę historię o duchach pojawiających się na cmentarzu, ale dzieci owszem. Pewnego wieczoru rodzice postanowili wyjść na romantyczną kolację do restauracji za miastem. Dzieci zostały więc same w domu. Koło 12 w nocy May i jej brat Jan usłyszeli śpiew kobiety. Wyjrzeli przez okno, a na jednym z nagrobków siedziała kobieta w białej szacie i śpiewała. Niespodziewanie odwróciła się do dzieci i szeroko się uśmiechnęła. Rozpłynęła się w powietrzu. May wrzasnęła z przerażenia i czym prędzej chciała biec do swojego pokoju. Gdy wchodziła na schody, zobaczyła na nich siedzącą postać. Była to ta sama kobieta, którą widziała z bratem przez okno. Wstała ona i podeszła do przerażonej dziewczynki. Położyła jej rękę na głowie, po czym szybkim ruchem skręciła jej kark. Gdy chłopak poszedł szukać swojej siostry, znalazł jej ciało na łóżku, a na ścianie było napisane ludzką krwią. Był piękny zimowy wieczór. Jeden z tych, kiedy chłopak oświadcza się dziewczynie. Matka bawi się z dziećmi, popijając ciepłą herbatę, a ojciec z synem lepi bałwana przed domem. Ale nie każdy ma w życiu łatwo. Pewien nauczyciel dobrze o tym wiedział. Była 22, a on wciąż siedział w szkole i sprawdzał egzaminy. Nerwowo spojrzał na zegarek i skreślił kolejne zadanie w arkuszu egzaminacyjnym. Jeszcze tylko kilka prac. Kiedy wyszedł ze szkoły, była 23:30. Chciał jak najszybciej znaleźć się w przytulnym mieszkaniu. Do jego domu prowadziły dwie drogi. Jedna dookoła cmentarza, a druga przez cmentarz. Nauczyciel nie wierzył w duchy, więc wybrał tą krótszą. Pchnął bramę cmentarną. Płatki śniegu wirowały wokół niego. Zmrużył oczy i ruszył przed siebie. Śnieg skrzypiał mu pod butami. Taktowne trzaskanie śniegu rozlegało się po całym cmentarzu. Nauczyciel zatrzymał się, aby zapalić papierosa. Ale trzaski nie ustały. Rozejrzał się wokół. To, co dochodziło jego uszu, wcale nie było odgłosem deptanego śniegu. Między grobami klęczał jakiś człowiek i skrobał coś na jednym z nagrobków. Mężczyzna podszedł do zgarbionej postaci, a człowiek, widząc to, przerwał dłubanie w tablicy nagrobowej i wstał. Popatrzył na nauczyciela i powiedział spokojnym, cichym głosem: przepraszam, że hałasuję, ale źle napisali moje nazwisko.